z listu świętego brunona z kwerfurtu biskupa do cesarza henryka II Mężowi kościoła, bogobojnemu królowi henrykowi. Brunon życzy wszystkiego, co przystoi królowi i podoba się wszystko widzącemu Bogu. Ty będąc królem według mądrości, której Bóg ci użyczył, usiłujesz być dobrym i katolickim władcą. Podobnie i my jakkolwiek nędzni bojąc się żebyśmy tego życia nie zmarnowali i w dniu śmierci nie okazali się nadzy ile tylko tchnie łaska Ducha Świętego staramy się działać i pracować według tych oto słów najlepszego Pawła lecz ja zgoła nie cenię sobie życia co się więc tyczy mnie grzeszę jedynie co się zaś tyczy Pana skoro chcę prędzej niż słowo wyrzec można Spełnia wszelkie dobro. Jeśli by ktoś także to powiedział, że do księcia Bolesława odnoszę się z uczuciem wierności i serdecznej przyjaźni, prawda to. Rzeczywiście kocham Go jak duszę moją i więcej niż życie moje. Lecz mam wiarygodnego świadka, wspólnego Boga naszego, że nie miłuję księcia wbrew Twojej łaskawości, gdyż ile tylko mogę. Pragnę życzliwie usposobić go względem ciebie. Lecz oby bez utraty łaski króla wolno było tak powiedzieć. Czy godzi się prześladować lud chrześcijański, a żyć w przyjaźni z pogańskim? Co za ugoda Chrystusa z Belialem? Jakie porównanie światła z ciemnością? Strzeż się, królu, jeżeli wszystko chcesz czynić przemocą, a nigdy z litością, którą lubi chrobry żeby przypadkiem Jezus, który teraz wspiera Ciebie, nie rozgniewał się. Lecz w tym tkwi całe zło, że ani król nie ma zaufania do Bolesława, ani ten do zagniewanego króla. O jak wielkie dobra i korzyści wynikłyby dla obrony chrześcijaństwa i nawracania pogan, jeśliby jak ojciec jego mieszko ze zmarłym cesarzem, tak syn Bolesław żył z Tobą, naszym królem. I chociaż nie umiem się modlić przed obliczem Boga, przynajmniej głośno wołać nie przestanę, aby Bóg ci błogosławił. Ty zaś nie chciej zwlekać z udzieleniem wszelkiej rady i pomocy w nawracaniu luciców i prusów, jak przystoi pobożnemu królowi. Ponieważ teraz za natchnieniem Ducha Świętego powinniśmy się zabrać do pracy nad nawracaniem twardych serc tych pogan, niezmordowanie poświęcać wszelki trud i wysiłek pod opieką walczącego Piotra. Bądź zdrów, królu, żyj prawdziwie dla Boga, przypominając sobie dobre czyny.